Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Księga Izajasza, rozdział 9, wersety 1 i 2. Lud, który chodzi w ciemności. Tak jest napisane. W ciemnościach jest niesamowicie, zwłaszcza jeżeli ma się pracować. Praca daje wtedy złe wyniki, złe owoce. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 33. A jednak wielu ludzi sądzi, że można tak służyć Bogu. W wierszu drugim czytamy: udzielisz mnóstwo wesela. W Piśmie Świętym czytamy dużo o czynach Boga. Dlaczego większość ludzi nie jest szczęśliwa? Życie dla Boga i z Bogiem jest życiem radosnym. Zawarta jest w nim cudowna moc. Nie trzeba więcej lamentować jak dotychczas. Wszyscy musimy wpadać w gniew, a niektórzy jeszcze dziś prędko się obrażają. Jest to historia trudna, a w dodatku niezdrowa. Często mówi się: byłem chory z wściekłości. Wiele chorób powstaje ze złości. Chory zaczyna wtedy stosować różne środki lecznicze dla ciała, a przecież kurację trzeba zacząć w zupełnie innym miejscu. Przede wszystkim trzeba uwierzyć, że ci wszyscy, którzy spętani są jeszcze gniewem i drażliwością, nie mogą ostać się przed Bogiem. Gniew, zawiść, kłótliwość są, jak pisze święty Paweł w liście do Galacjan, uczynkami ciała, a ci, którzy w nich żyją, nie mogą być dziedzicami Królestwa Bożego. Tak zresztą jak i ci, którzy są pełni troski. Jednakże Jezus chce pomóc takim ludziom, którzy ze swoimi chorobami powstałymi z grzechów przyjdą do Niego. Tak, Jezus z łaski swej uzdrawiał każdego, kto Go wzywał. Nigdy żadna krzywda nie była dla Niego zbyt wielka, żadna rana zbyt głęboka. Uwierz, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 5. On rozbroił władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. List do Kolosan, rozdział 2, werset 15. Tak, On nas uratował spod władzy ciemności.